Zaczynałam pracę w roku 1999. Jeszcze była epoka walki z alkoholizmem. Walczymy z jakimś wrogiem, pojawia się jakieś zagrożenie. Nie wprowadzamy psów do szkół, żeby szukały narkotyków. Nie walczymy z młodzieżą używającą substancji psychoaktywnych. Im mniej punktów sprzedaży, tym generalnie w populacji ludzie piją mniej alkoholu. Profilaktyka uczy umiejętności, a nie tylko i wyłącznie przekazuje wiedzę. Witam, dzień dobry. Piotr Wędrowski. Witamy w kolejnym odcinku Profilaktyka się opłaca i dzisiaj mamy kolejnego wyjątkowego gościa, panią dyrektor Katarzynę Łukowską, zastępca dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, a także wybitny specjalista do spraw współpracy z samorządami terytorialnymi. Dzień dobry. Pani Katarzyna od wielu, wielu lat wspiera aktywnie działalność, jeśli chodzi o szeroko pojętą profilaktykę. Pani Katarzyna, jakby mogła dosłownie Pani dwa zdania powiedzieć, od ilu lat już Pani stara się aktywnie walczyć, jeśli chodzi właśnie o ten wyjątkowo ważny, coraz bardziej chyba mam poczucie, ważniejszy obszar, jakim jest profilaktyka. Moją uwagę przykuło słowo walczyć, ale wrócę do tego za chwilę, a najpierw odpowiem na Pana zaproszenie do przedstawienia się. Istotnie w tym obszarze pracuję od 99 roku, więc chyba wygląda na to, że w tym roku będę obchodzić jakiś jubileusz, co jest dobrą okazją do Podsumowań, refleksji do planów na przyszłość. A teraz wrócę do słowa walczyć, ponieważ rzeczywiście, kiedy zaczynałam pracę w roku 99, to jeszcze była epoka walki. Z alkoholizmem. Mnie to sformowanie nigdy nie pasowało, choć wciąż jeszcze kiedy otwieram gminne programy, to czasami dostrzegam tam to określenie walki z alkoholizmem. Ponieważ słowo walka budzi jednak takie nieprzyjemne skojarzenia batalistyczne. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach, walczymy z jakimś wrogiem, pojawia się jakieś zagrożenie. Wydaje mi się, że po, po tylu latach znajdujemy się raczej w jakimś obszarze. Rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania, pomagania. Więc zdecydowanie wolę takie słowa i jakoś też zachęcam do takiej zmiany językowej wszystkich, którzy w tym systemie, systemie pracują. Czyli nurt profilaktyki pozytywnej. Zdecydowanie tak. Nie wprowadzamy psów do szkół, żeby szukały narkotyków i nie walczymy z młodzieżą używającą substancji psychoaktywnych. Raczej im pomagamy i wspieramy. Pani dyrektor, chciałbym zapytać, bo 25 lat to myślę, że co najmniej konferencja o charakterze naukowym by powstała na ten temat, a teraz chciałbym się skupić na tym okresie, można powiedzieć, popandemicznym. Pandemia była takim, można powiedzieć, dosyć mocnym taką cenzurą, takim okresem granicznym. Więc chciałbym zapytać, jak pani dzisiaj z punktu widzenia ostatnich trzech lat patrzy na obszar właśnie profilaktyki, tudzież zdrowia psychicznego, oraz chciałbym, nie ukrywam, poruszyć bardzo ważny, cenny materiał, który co roku publikujecie. Mam wrażenie, że ciągle jakby trochę za mało dostrzegany, czyli raport KCPUG1, który w sposób bardzo konkretny pokazuje w jaki sposób są wydawane fundusze korkowe, tudzież kapslowe. Oraz rekomendacje, które, no jak patrzę po tych raportach, ciągle nie do końca są wdrażane. Więc tutaj chciałbym poruszyć właśnie ostatnie trzy lata i tutaj ten obszar właśnie wydatkowania i waszych rekomendacji, jeśli chodzi właśnie o, o przeciwdziałanie. Pandemia, jak wypowiadam to słowo, to pewnie i państwo je słyszycie, to każdy przywołuje własne wspomnienia. Ja też pamiętam, że to był bardzo trudny czas, trudny czas dla profilaktyki, też dlatego, że pojawiło się takie oczekiwanie, że skoro dzieci przeszły na tryb nauki zdalnej, to żebyśmy natychmiast mieli do zaoferowania program profilaktyczny możliwy do realizacji w formie zdalnej, a to, nie było możliwe. Dlatego, że żeby powstał dobry program profilaktyczny, wiemy, że potrzebujemy teorii, strategii, ale też potrzebujemy badań. Trochę odwołajmy się do szczepionek. One też nie mogły powstać w ciągu tygodnia, ponieważ potrzebowały badań. Tak samo jest program profilaktyczny. Ja zawsze powtarzam, że profilaktyka jest również działaniem w obszarze zdrowia i również potrzebuje badań. I musieliśmy zaczekać na to, aż pojawi się program, który będzie zaadaptowany do warunków pracy zdalnej. Więc pamiętam też takie rozczarowania profilaktyków, że. Wtedy jeszcze Państwowa Agencja czy Krajowe Biuro, no nie mają tego programu, który powinien być gotowy. No nie mamy, tak samo jak nie mieliśmy szczepionki, bo trudno było przewidzieć, że taka pandemia, pandemia nastąpi. Co się stało przez te dwa lata? Zawsze staram się widzieć szklankę do połowy pełną, ale to nie znaczy, że nie jestem gotowa porozmawiać o tym, że ona jest jeszcze do połowy pusta. To, co dostrzegam korzystnego, to to, że w ogóle w dyskursie publicznym, zwłaszcza w ciągu ostatnich kilku miesięcy, zaczęliśmy rozmawiać o potrzebie ograniczenia dostępności alkoholu, o tym, jak reklama wpływa na spożycie, właśnie zwłaszcza w grupie młodzieży. No i wreszcie zaczęliśmy poważnie rozmawiać o ograniczeniu spożycia alkoholu w godzinach nocnych. Coraz więcej gmin, i to jest ta szklanka do połowy pełna, wprowadza zakazy sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych. Media, to jest może dobry moment, żeby też pewne sprostowanie tu wygłosić. Media często na użytek takich skrótów myślowych używają określenia, to jest nocna prohibicja. To nie jest nocna prohibicja, ponieważ ograniczenie dotyczy tylko i wyłącznie punktów sprzedających alkohol do spożycia poza miejscem, czyli właśnie sklepy. Natomiast dalej w restauracjach, w pubach, ten alkohol może być dostępny również w godzinach nocnych, tak długo jak ludzie się w tych miejscach bawią. No i moim zdaniem to jest pozytywna tendencja, że też duże miasta zaczęły o tym dyskutować, pytać mieszkańców. My zresztą, jako KCPU, też zapytaliśmy o to samorządy gminne i okazuje się, że 90% z nich jest zadowolonych z wprowadzenia takiego, takiego zakazu. Mówię o tym, ponieważ to też jest jakiś kontekst, o którym, o którego potrzebuje profilaktyka. Profilaktyka potrzebuje nie tylko dobrych programów profilaktycznych, ale potrzebuje też sprzyjającego profilaktyce kontekstu społecznego. I potrzebuje ograniczonej podaży napojów alkoholowych, czyli im mniej punktów sprzedaży, tym generalnie w populacji ludzie piją mniej alkoholu. Te godziny sprzedaży, one się przekładają na mniejsze spożycie. Czyli dobra profilaktyka to i programy, ale też odpowiedzialność lokalnych władz za to, żeby tych punktów sprzedaży napojów alkoholowych nie było zbyt dużo. Zawsze powtarzam, że naprawdę miasta nie potrzebują w nocy sprzedaży alkoholu. Rozstańmy się z tym bez żadnego smutku, że tak powiem. No, i jeszcze zapytał pan o profilaktykę. To trochę może o tej szklance do połowy pustej. Jest jakiś opór w samorządach, w szkołach, przedsięganiem po te dobre programy profilaktyczne. Zawsze powtarzam, że profilaktyka uczy umiejętności, a nie tylko i wyłącznie przekazuje wiedzę. Owszem, ta wiedza jest podana w tych programach, ale ona przede wszystkim uczy. Ważnych umiejętności, oddziałuje na czynniki ryzyka, na czynniki chroniące. Natomiast niezmiennie w szklance do połowy pustej pływają jeszcze, powinny się zatopić wszystkie te nieskuteczne, akcyjne działania typu pogadanki z trzeźwymi alkoholikami, z byłymi hazardzistami. Naprawdę, moim zdaniem, jest bardzo nieodpowiedzialne zapraszanie takich osób po własnych doświadczeniach do szkół podstawowych. Ja zawsze powtarzam. Do szkoły powinien wejść tylko i wyłącznie ten, kto rozumie młodzież. Młodzież jest w określonych różnych wiekach rozwojowych. Jeśli osoba, która rozmawia w szkole z młodzieżą, nie rozumie, jak funkcjonuje mózg ośmiolatka i czym się to różni od mózgu trzynastolatka, to znaczy, że w ogóle nie powinien rozmawiać z młodzieżą, bo to znaczy, że on nie rozumie jak te różne fazy rozwojowe przekładają się na zdolności poznawcze, emocjonalne, i jak przekaz musi uwzględniać specyfikę wieku rozwojowego każdego dziecka. Wydaje się to bardzo łatwe. Byłam alkoholikiem, przepraszam za to określenie, też nie używamy takiego stygmatyzującego pojęcia. To znaczy, że mam prawo przyjść do szkoły i powiedzieć swój piciorys. Albo gram, grałem w hazard, w kasynach, więc mam prawo przyjść i o tym opowiedzieć. Otóż nie. Zostawcie to, drodzy Państwo, na własne terapie, na ruch samopomocowy, ale nie przynoście własnych historii do szkół, ponieważ możecie niechcący zachęcić młodych ludzi i wzbudzić, i to jest bardzo dobrze uzasadniona teoria w psychologii, teoria oczekiwań. Wy, dorośli, opowiadacie o swoich trudnych przeżyciach, których być może się wstydzicie. Ale mówicie do młodych ludzi, którzy są w okresie rozwojowym, w okresie budowania swojej tożsamości, w okresie buntu, w rozumieniu normatywnego okresu rozwoju, i to, co opowiadacie, może wzbudzić w nich pozytywne oczekiwania i chęć y, spróbowania, więc absolutnie nie. No, co jest jeszcze takie popularne bardzo? Teatry profilaktyczne, konkurs. Ja zawsze sobie tak myślę, że to jest jednak trochę naiwne oczekiwanie, że jeżeli setka dzieci obejrzy spektakl profilaktyczny, to osiągniemy cele profilaktyki. My no w ogóle bardzo często nadużywamy słowa profilaktyki i nazywamy profilaktyką wszystko. Festyn profilaktyczny, konkurs profilaktyczny, teatr profilaktyczny. A gdyby zatrzymać się nad definicją, co to jest profilaktyka, jakie ona ma cele. No ona ma cele ograniczenie spożycia alkoholu oraz ograniczenie szkód, które z tym spożyciem alkoholu, czy używaniem substancji psychoaktywnych się wiążą. No i ja teraz odpowiedzmy sobie na pytanie, czy konkurs profilaktyczny, spektakl profilaktyczny naprawdę przyczynią się do osiągnięcia tych dwóch celów, czy przesunie się wiek inicjacji alkoholowej, jak młodzież obejrzy spektakl. Czy ograniczą picie alkoholu, upijanie się, sięganie po substancje psychoaktywne? Ograniczą gry online, offline, jeśli obejrzą spektakl profilaktyczny? Nie, bo do tego są potrzebne odpowiednie umiejętności, no i dobre oddziaływania na czynniki chroniące tego wciąż brakuje. No i ostatnia taka rzecz, która pływa w tej szklance do połowy pustej to są programy autorskie. Nie mogę się oprzeć wrażeniu, że powstają one przez kopiuj i wklej z internetu bez żadnej refleksji. Wychowawczo-profilaktyczne, tak? Autorskie. One się mhm. różnie nazywają, natomiast jest wielu, wiele osób, które przygotowały swój program, wysyłają go do szkół i mówią: To jest mój program autorski, Zapłaccie mi za to, że zrealizuję go w kilku, w kilku no, na, na jakichś lekcjach. No one też są bardzo oderwane od realiów. Ostatnio czytałam taki program, który trwał półtorej godziny no i miał rozpisaną całą listę nierealnych oczekiwań, że dwunastolatek po półtorej godzinie zajęć będzie potrafił u siebie rozpoznać zagrożenie uzależnieniem. No, absolutne bzdury. Dwunastolatek zagrożenie uzależnieniem, jeszcze będzie potrafił to rozpoznać. Wydaje mi się, że wciąż za małą wiedzę mają dyrektorzy, szkół, pedagodzy, albo użyję szerszego określenia. Wszyscy ci, którzy podejmują decyzję o zakupie, Danego programu profilaktycznego. Bardzo często jest tak, że do tych programów autorskich są dołączone rekomendacje 30 innych gmin, które były zadowolone. Czyli, jakby, drodzy Państwo, nie kierujmy się tylko i wyłącznie tym, ile jest dołączonych listów polecających i jak bardzo tani jest ten program, ale zwróćcie uwagę, czy on się odwołuje do podstaw naukowych. Nie trzeba być profilaktykiem w takim rozumieniu, że ja nie tworzę programów profilaktycznych, ale Umiem rozpoznać, jaki program jest dobry, jaki niedobry, co może zaszkodzić, i umiem wybrać taki program, który rokuje na osiągnięcie sukcesu. I na pewno umiem rozpoznać takie programy, które będą szkodziły. Pamiętam, że wiele lat temu to taka ciekawostka, ona dobrze obrazuje, co może się złego wydarzyć w szkołach. Teraz jest Ośrodek Rozwoju Edukacji, wcześniej to było centrum metodyczne. Była dłuższa nazwa, wydaje taką publikację, w której opisali taki ciekawy przypadek. Otóż dwóch chłopców zostało znalezionych, przeżyli w garażu, w domu, no, krótko mówiąc, byli po mocnym zatruciu klejem. No, nawąchali się, tak? No i potem najczęściej no, jest rozmowa, jak do tego doszło, skąd ten pomysł, jak w ogóle wiedzieliście, jak ten klej sobie podać. Jak mówię, to było wiele lat temu. Dziś młodzież zamiast kleju używa innych substancji. No i co się okazało? Otóż ta dwójka ten klej kupiła wcześniej, ale nie bardzo wiedzieli, jak go użyć. Dowiedzieli się w szkole, w której był pokazany film o narkomanach, i tam właśnie była dokładnie scena pokazująca, jak, co trzeba zrobić. Nie będę oczywiście tego mówić, co trzeba zrobić, żeby ten klej w sposób właściwie odurzający użyć. No i musimy bardzo na to uważać, czy przypadkiem. Chcąc chronić, nie podajemy instrukcji użycia. Nie wprowadzajmy tematów, jeśli dzieci jeszcze nie znają tego rodzaju zagrożeń. Jeśli dziecko jeszcze niczego nie słyszało o dopalaczach, bo jest, nie wiem, w trzeciej czy w czwartej klasie, no to niekoniecznie, to znaczy absolutnie nie wprowadzamy tego tematu, bo tak jak powiedziałam, możemy dziecko zaciekawić i może ono zacząć rozglądać się za dopalaczami. Widzę, że za dużo mówię o tej szklance do połowy pustej, ale chyba tylko po to, żeby ona zamieniła się w taki drogowskaz. Obserwuję jeszcze taką sytuację, w której rodzice często przychodzą do szkoły, do pedagoga, do poradnika dni z dzieckiem i chcą, żeby ono zostało tam naprawione, nie widząc własnego wpływu. Przecież wiemy, że najważniejszym czynnikiem chroniącym, a z drugiej strony czynnikiem ryzyka jest więź z rodzicami, klimat w domu, wzory komunikacji, styl I to wychowania. Pokazują badania. Tak, wiemy, że taki wrogi styl wychowania, nadmierny krytycyzm, to są wszystko czynniki ryzyka. Jak przychodzi dziecko, rodzic z dzieckiem do szkoły i do pedagoga i mówi moje dziecko ciągle siedzi przy komputerze, ciągle w coś gra, ciągle jest z telefonem, tak? To tak zwane FOMO, lęk przed byciem odłączonym. No i co można z tym zrobić? No jeżeli chcemy dziecku odebrać telefon, grę, on nie może zostać w pustce. To znaczy, że rodzic musi coś zaproponować, ale rodzic nie zrobi tego, psycholog, pedagog. To nie może być taka sytuacja, w której mówimy ograniczamy ci telefon, grę, i teraz zajmie się czymś innym. Ja mam dwójkę dzieci, 11 i 17 lat, więc dokładnie wdrażam naukę w sprawie profilaktyki w swoim środowisku domowym. Łatwo nie jest, ale te standardy i ta wiedza bardzo pomaga. Moje dzieci, bo może warto też odnieść się do własnego przykładu, mają wprowadzone ograniczenia, jeśli chodzi o korzystanie. Z telefonu. Wiadomo, 11-latek alkohol w tej chwili nie postrzegam, żeby był aktualnym zagrożeniem, ale odkąd dziecko siada przed komputerem, może zagrać, to od tego momentu pojawia się zagrożenie i od tego momentu dorośli powinni wprowadzać zasady. Owszem, one mogą być negocjowalne. To znaczy, że jak przyjeżdża kolega na nocowankę, no to wtedy mama trochę przymyka oko razem z tatą, bo jest to jakiś specjalny czas. No, ale muszą być normy i zasady. To bardzo pomaga, i dzieci chociaż mają tendencję do takiego negocjowania. A to jeszcze trzy minuty, a to pięć, ale wiedzą, i to jest bardzo. Jest, też badania to pokazują. Czynnikiem chroniącym jest monitorowanie czasu, co twoje dziecko robi, z kim, w co gra, ale też jakieś limity. Możesz grać od takiej do takiej godziny. To jest Twój czas. Oczywiście ja też wiem, w co on gra, co ogląda, ale to monitorowanie jest szalenie ważne. oczywiście proponowanie dzieciom innych zajęć, chociaż ja wiem, że rodzice bywają zmęczeni i to jest stan naturalny. Zawsze powtarzam, że jak powiedział Winnie Kot, rodzicem należy być wystarczająco dobrym, ale uważam, że rodzic wystarczająco dobry to jest też ten, który jest wyposażony w wiedzę. I to jest miejsce dla szkół, żeby taką wiedzę przekazywać. Rodzice. Też to wiem. Nie zawsze mają czas na warsztaty rozwijania umiejętności wychowawczych, ale rodzice przychodzą na wywiadówki. Dlaczego na tych wywiadówkach nie może się pojawić informacja, chociażby do, krótka informacja, na temat wprowadzania norm, zasad, korzystania z urządzeń elektronicznych? Dlaczego na Librusie mogę dostać pięć informacji o tym, że mój syn zapomniał zmienić butów? A nie mogę dostać informacji, szanowni rodzice, prosimy wejść na taką i taką stronę, tu znajdują się użyteczne informacje, jak chronić swoje dziecko przed nadmiernym korzystaniem z urządzeń elektronicznych. Owszem, to wszystko jest w internecie, ale nie każdy rodzic wejdzie i sobie wyklika. Mówię o Librusie, bo akurat ten dziennik elektroniczny w szkołach moich dzieci jest, ale to są różne, żeby tam się pojawiła jakaś informacja, czyli... Naprawdę, szkoła ma dużo do zrobienia, i to są nawet proste rzeczy. Tak jak podałam ten przykład, zachęcania rodziców do poszukiwania informacji takich, które staną się czynnikami chroniącymi, żeby nie dochodziło do sytuacji, w której przychodzą rodzice i mówią: To teraz zróbcie coś z moim dzieckiem. Rodzice też są bardzo często zbyt ekstremalni. Jak dziecko przyniesie jedynkę, to natychmiast zabierają telefon, odcinają internet. No to też nie jest właściwe. Wyobraźmy sobie, że dziecko w tym internecie ma wszystko: przyjaciół, zaspokaja swoje potrzeby, odnosi sukcesy i teraz my mu to zabieramy. To się może skończyć kryzysem. Zawsze lepiej z dzieckiem negocjować zasady, tak? zmniejszać ilość czasu, które może poświęcić, jeśli widzimy, że się to odbywa kosztem nauki. Czasami zwiększać, jak przyjeżdża kolega na nocowankę, dobry rodzic, to jest też rodzic elastyczny, dostosowany. No, ale zawsze w imię porządku, zasad i tego, żeby rodzic był dla dziecka, dla dziecka przewidywany. Na moim przykładzie to się sprawdza, więc wydaje mi się, że w innych domach, w innych, w innych rodzinach też może się to sprawdzić, tylko warunkiem jest to, żeby rodzic wiedział, co robi, po co robi i dlaczego to jest dla dziecka użyteczne. Skoro jesteśmy przy rodzicach, rodzice też mają władzę, można powiedzieć, no bo mamy wrze miesiąc wrzesień jest tworzenie i zatwierdzanie programu wychowawczo-profilaktycznego w szkołach, które de facto zatwierdza Rada Rodziców. Ale z moich obserwacji czy informacji, które do mnie dochodzą, to często to wygląda tak, że pedagog lub psycholog lub inna osoba wyznaczona przynosi gotowy program na zasadzie podpiszcie to. tak? Więc być może tutaj już poruszyliśmy najlepszy czynnik chroniący, jakim są rodzice, to może warto jeszcze poruszyć ten wątek Czym jest program wychowawczo-profilaktyczny i jak może pomóc faktycznie rodzicom oraz szkole? Bo ja osobiście często staram się powtarzać, że dobry, skuteczny, realny, wydarzający mhm. się program profilaktyczno-wychowawczy jest jak taka strategia na dobry rok szkolny. Tak? Mhm. I jest narzędzie, które no, niestety mam, mam poczucie, że jest często w jakiś sposób bagatelizowane. Ale jest pytanie o. Od kogo ta bagatelizacja wychodzi? No mnie się niestety często wydaje, że to od wychowawców, i od szkoły. Jeżeli szkoła rzeczywiście przyjdzie z takim komunikatem, trzeba to podpisać i musimy to skonsultować, ale nie pochylajmy się na tym nadmiernie. To prawdopodobnie większość rodziców Powędruje za tym przekazem i uzna, że to jest kolejny nic nie wnoszący dokument. Czyli potrzebna jest taka zmiana spojrzenia w kierunku takim, o którym Pan mówił. To znaczy, że nie jest to dokument, który jest spisem różnych postulatów, ale to jest rzeczywiście dokument, który odzwierciedla wartości szkoły, który buduje dobry klimat szkoły. Jak wypowiadam słowo dobry klimat szkoły, to od razu wiemy, że to jest ten je, też jeden z wiodących czynników chroniących. Jakoś mam wrażenie, że Szkoła co do zasady posiada większą wiedzę niż rodzice na temat profilaktyki, wieku rozwojowego dziecka. No bo to są pedagogi, oni się tego uczą, muszą. A zatem raczej nie mówimy o takim, nie do końca mówimy o braku wiedzy, może raczej mówimy o braku motywacji, o braku wiary, o braku przekonania w to, że to, co stworzyliśmy w szkole, ma naprawdę sens i że warto z rodzicami o tym rozmawiać. Oczywiście to jest. Tylko konsultacja z radą rodziców, ale przecież nic nie stoi na przeszkodzie, żeby taki program został jakoś upubliczniony, żeby rodzice mogli o tym porozmawiać. No znowu, mam, znaczy, jestem naprawdę przekonana, że to dużo zależy od szkół. Mój młodszy syn zmieniał szkoły i również zmieniał je z takiego względu, że relacje między nauczycielami a uczniami no, były dalekie od moich własnych standardów. I kiedy mówiłam mojemu synowi, że nikt nie ma prawa na ciebie krzyczeć, a on szedł do szkoły i powtarzał to wrzeszczącemu na niego nauczycielowi, od którego słyszał, ale tutaj rządzę ja. No to miałam poczucie, że my się już nie spotkamy w tym, my już tu nie uwspólnimy tych wartości i że są czasami takie miejsca, z których o ile jest taka możliwość, trzeba dziecko zabrać. Co nie znaczy, że ja nie podejmowałam też prób rozmawiania z nauczycielami. Różnie, czasami były to bardzo dobre rozmowy, czasami nie. Tak naprawdę też kluczowe jest dla nauczycieli takie dbanie o siebie. Dużo tutaj mówię o tym, jakie mam oczekiwania, jakie profilaktyka stawia oczekiwania nauczycielom, ale prawda jest taka, że one są bardzo ważnym narzędziem wspierającym w ogóle cały proces socjalizacji dziecka i też powinni dbać o siebie to stąd tyle mówi się o wypaleniu zawodowym nauczycieli brakuje nauczycieli w szkołach więc to chyba jest jakiś też taki system, który powinniśmy stworzyć i trochę my rodzice i władze samorządowe które opiekują się szkołami i dyrektorzy tych szkół no żeby, jak to było w 500 sense żeby nam się chciało chcieć żebyśmy ten sen, ten sens swojej pracy widzieli nauczyciele są bardzo ważni dla uczniów Szalenie ważnie. Szczególnie ważne są wtedy, kiedy rodzice no, nie są wystarczająco dobrze. Tak? Badania pokazują, że jeden z czynników chroniących to jest to wsparcie mentorów. Nauczyciel jest potrzebny, zwłaszcza tym dzieciom, którzy no, nie za bardzo mają kontakty i wsparcie w rodzinie. I tam będą szukać wsparcia u nauczycieli. No, wreszcie nauczyciele no, to są absolutnie modele wzorów komunikacji. Ja zawsze powtarzam, na początku dziecko uczy się tylko od rodziny. Ale im jest starsze, im bardziej wyrusza w teren, tym jest więcej tych dorosłych, od których się uczy. I tak należy postrzegać siebie. Ja, ja, ja tak postrzegam siebie. Jak przychodzą do mnie do domu dzieci, koledzy, kuzyni, to tak myślę, że mają do czynienia z ciocią, która może im teraz coś pokazać. Na przykład jak się z nimi rozmawia, jak się wprowadza granice, jak zasady się egzekwuje. I to jest okej. Okay. Uważam, że to jest bardzo, że jakby każde spotkanie z dorosłym może wnieść w ten proces socjalizacji coś dobrego, ale i coś złego. Przypomnę, proces socjalizacji to jest przygotowanie naszych dzieci do prawidłowego pełnienia różnych ról w życiu dorosłym różnych ról pracownika, przyjaciela, rodzica. No i to jest nasze zadanie, żeby ich do tego przygotować, tak? Nawet niezależnie od tego, czy mam dzieci, czy nie. Jestem dorosłym, co do zasady jestem modelem dla, e, dla dziecka, dla każdego dziecka, swojego czy nie swojego. Po prostu jestem modelem. Czyli drogie szkoły, drodzy nauczyciele, dbajcie o siebie, dbajcie o swoją motywację, szukajcie takich miejsc, gdzie możecie nad motywacją pracować, nad warsztatem no bo jesteście naprawdę absolutnie niezbędnymi dorosłymi bez was proces socjalizacji się nie uda, ponieważ sama rodzina nie wystarczy dziecko spędza w szkole no 8 godzin czasami, 6 godzin przenosi się ze szkoły na inne zajęcia tam są wszędzie dorośli wszyscy budujemy proces socjalizacji i jakoś górnolotnie zakończę, ale to jakie będzie pokolenie zależy teraz od nas no i zaczniemy nad tym się zastanawiać. Trafiłem na cytat Jana Zamońskiego z XVII wieku. Jaka edukacja, taka przyszłość narodu, to tutaj jakie wychowanie, tudzież jaka profilaktyka, takie, taka przyszłość narodu. Nawet jakie relacje. Tak? Relacje też są ważne właśnie. Ale profilaktyka to są też relacje. Nie da się robić dobrej profilaktyki bez dobrej relacji. Najpierw jest relacja. A to do, dopiero na relacje nakłada się profilaktyka. Dlaczego ja jako rodzic mogę wprowadzać Zakazy, ustalać reguły, normy, bez zagrożenia, że załamie się moja więź z dziećmi. Dlatego, że ona jest. Ona jest stabilna, bezpieczna, niepodważalna jest dobra relacja. I dopiero na relacji buduje się profilaktyka. Pani dyrektor, wiem, że pani czas jest ograniczony, więc jeszcze chciałbym przejść do samorządów, bo wspomniała pani o samorządach. Według waszego raportu KCPU G1 w 2022 roku było. Miliard 200 milionów złotych, mniej więcej na całą Polskę, jeśli chodzi o fundusze korkowe. Natomiast jeśli dobrze podliczyłem, łączne wydatki profilaktyczne z funduszy korkowych, czyli to co te, te działania faktycznie, które się wydarzają łącznie ze szkoleniem kadry i tak dalej, to 241 milionów. To akurat nie jest u Was wyszczególnione, nie wiem czy w ogóle zwracali prawdopodobnie zwracaliście na to uwagę, ale się zastanawiam a propos samorządów, a propos profilaktyki. Bo mamy nauczycieli, mamy szkoły, które chcą przeprowadzać dobre programy profilaktyczne, ale często no, no po prostu to kosztują, bo tak jak pani wspomniała na samym początku, każdy program profilaktyczny zanim powstanie do finalnej wersji to są lata, tak? Ewaluacja, etc., etc więc zastanawiam się teraz jeżeli szkoła chce idzie do organu prowadzącego czyli do swojego samorządu składa wniosek i często słyszę na zasadzie że że komu nie ma pieniędzy to ja się zastanawiam jak można by było spróbować edukować oprócz tego żeby nauczyciele dbali o siebie samorządy żeby żeby jednak te pieniądze skoro gdzieś miliard sporo pieniędzy jak na rok jak można spróbować oddziaływać na samorządy, żeby, żeby zwracały na to większą uwagę, że jednak te pieniądze warto przeznaczyć na to, na co stanowi ustawa. Obawiam się, że jedyne narzędzie, które nam pozostaje, to edukacja. Oczywiście w tej edukacji mamy też do wykorzystania raporty Najwyższej Izby Kontroli, które no, Dosyć negatywnie oceniły profilaktykę prowadzoną w szkołach i w gminach, ponieważ najwyższa izba kontroli zwróciła uwagę, że dominują wszystkie takie jednorazowe akcje, typu bieg po puchar burmistrza. No, czy inne tego rodzaju jednorazowe wydarzenia zwane profilaktycznymi? Wiadomo dlaczego. Dlatego, że one są bardzo widoczne, władza lokalna może wziąć w nich udział, możemy festyn nazwać profilaktycznym i to są najczęściej też drogie przedsięwzięcia, ponieważ zorganizowanie takiej lokalnej imprezy, lokalnego eventu rzeczywiście kosztuje. Ale wierzę w to, że jest możliwa edukacja. Oczywiście ona musi też być jakoś przemyślana. Ostatecznie o kształcie gminnego programu decydują radni, a zatem może w gminach ci, którzy się znają na profilaktyce, ja, jak byłam w gminnej komisji, robiłam takie spotkania wspólne. Ja byłam w gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, robiliśmy wspólne posiedzenia, na przykład z Komisją Oświaty, z Komisją Zdrowia, dlatego że łatwiej jest pozyskać radnych i coś im wytłumaczyć w mniejszym gronie. Na sesji rady. Wiadomo, różnie bywa, dosyć emocjonalnie też. Czasami nie ma miejsca na merytoryczną dyskusję, tylko na polityczną walkę, a zatem łatwiej jest przekonać radnych i zbudować poparcie wtedy, kiedy są w mniejszym gronie, bo wtedy jest możliwa merytoryczna, merytoryczna dyskusja. Tak? Czyli trzeba ich do tego przekonywać, no, uczyć, edukować. Wydaje mi się, że zawsze w edukacji warto jest pokazać konkretne korzyści. No i trochę iść z takim sztandarowym przekazem na ustach, może gdzieś w dłoniach, na jakichś tutaj sztandarach, że gram profilaktyki jest tańszy niż potem kilogramy psychoterapii, interwencji, resocjalizacji. No bo jak brakuje profilaktyki, konsekwencje mogą być dotkliwe w bardzo różnych obszarach. Całkowicie się zgadzam. Bardzo dziękuję za rozmowę. To ja dziękuję i mam nadzieję, że da się pani jeszcze zaprosić, bo czuję, czuję po prostu flow i kopalnię wiedzy. A ze względu A. na olbrzymi jubileusz, 25 lat, to tym bardziej trzeba po prostu czerpać z tego wieloletniego doświadczenia. Dziękuję w takim razie uprzejmie i zachęcam jeszcze tych, którzy będą oglądać nas: poszukajcie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom na Facebooku. Zalejkujcie nas i może przy porannej kawie zajrzyjcie do nas. Może właśnie znajdziecie tam coś interesującego i bezpłatnego dla Was. Wszystkiego dobrego! Pozdrawiam, do widzenia! Gorąco zachęcam do śledzenia strony oraz socjal mediów Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Jest to wyspecjalizowana agenda Ministerstwa Zdrowia. Na stronie można znaleźć nie tylko materiały dotyczące profilaktyki i edukacji, ale szereg innych praktycznych zastosowań. W końcu lepiej zapobiegać niż leczyć. Zachęcamy także do aktywnego udziału w różnego rodzaju szkoleniach czy konferencjach, które Krajowe Centrum organizuje. Zadbajmy razem o lepszą przyszłość młodego pokolenia. Wybierz program profilaktyki uniwersalnej Smart Skills.